Siemanko, ja jestem Milan, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Left 4 Dead 2. Jest ze mną Alex na serwerze, jesteśmy już w trzecim rozdziale i zmieniłem na poziom ekspert, bo widzę, że chłopak chyba ogarnia, na czym rzecz polega i będziemy sobie grali z nim na poziomie ekspert. Myślę, że przejdziemy ten poziom z nim na ekspercie, a poza tym zobaczymy, jak to będzie. Okej, let's go! Together, grupa! Zaglądnijmy tu jeszcze szybko w domkach, czy... nie ma jakichś iBomów czy coś w tym stylu. O, dobra. A, wziął mi tu HP. Niestety. Dobra, smoker był, albo ściągnąłem. Go! Czego oni stoją? Les Chunk Campada. Co pan mi go? Ciekawe, co to znaczy. Go! No i idzie on, czy co? Oj, gdzieś jest Hunter. Okej, udało mi się go odepchnąć na szczęście. O, Alex jest w stanie bezczynnym. No. Dobra, jestem już na górze, teraz już mi gówno zrobią. Okej, Elis mnie leczy, niepotrzebnie w sumie, ale dobra. Niech będzie. Peter gdzieś był, ale... o, jest, biegnie. Myślałem, że już go zabili. Kamikaze.pl zabija Peter. Och, no, znowu mi przydupił. I jest. Dobra, jest pipebomb i molotow. Widzę, że Alex ma molotowa, to nie będzie konieczne, no to brać. Idziemy dalej. Ta kampania, znaczy ten rozdział jest bardzo długi. Później tam na końcu jest walka z Hordą. I lecimy. Witchy słyszę, gdzieś Witchy jest. Ciekawe, gdzie ona siedzi. Są pilsy, damy Elisowi. Albo niech tu przyjdzie, najlepiej. I jest jeszcze adrenalina. O Jezu. Masz Elis. Bierz. Noż jeszcze adrenalinę. Dobra, dałem mu pilsy i adrenalinę, bo on ma najmniej HP z nas. Przyda mu się na pewno. Wiedziałem, że tam Spider biegnie, choć nie widziałem jej przez te krzaki, ale zabiłem ją. O, Jackiego słyszę. Dobra. Gdzieś ta Witchy, kurde, siedzi. O, Jacki. Okej. Idziemy. Wow, mało brakowało, aby mi przejechał już, ale niestety nie udało się. Okej, zaraz będzie walka z Hordą, zbliżamy się już do tego momentu. Przypominam wam, gramy na poziomie ekspert z Alexem. Znaczy ja tego Alexa nie znam, on przed chwilą po prostu doszedł do mnie na serwer, ale widzę, że jest nawet ogarnięty, bo od początku mapki prawie nic HP nie stracił, a tym bardziej jeszcze ma apteczkę, więc jest fantastycznie, u mnie podobnie sytuacja wygląda. I sobie jakoś to ogarniamy. Okej, będzie teraz walka z Hordą. Together! A tu Alex jest bezczynny. Kurwa. No to nie jest kolorowo. Nic, opuszczam ten most. Nadchodzą. Ja idę do góry. Okej. Ja się tutaj będę bronił. Muszę oszczędzać amunicji, bo nie mam... zbytnio trochę dużo amunicji, a tu fala teraz będzie leciała cały czas. Muszę seriami najlepiej strzelać. Mam jeszcze sikierę, ale wiecie, jak to sikiera, nie? Fajbą będę rzucał w pogotowiu. Okej, 79 naboi mam. Później zostaje mi tylko niestety sikiera.
Alex dalej jest bezczynnym, niestety. O, słyszę charger, o, gdzieś charger idzie. Uuu, ale nóżkę urwało. Przepraszam. Rzucam pipe bomb. Okej, okay, przeładowuję i czekamy. Fala już jest większa za nami, ale jeszcze będą chyba lecieć. Tak myślałem, że dalej będą lecieć. Dziewiętnaście naboi zostało. Później to tylko sikiera. Okej. Okay. Ale fala leci. Zostało mi tylko 6 naboi, niestety. I sikiera! I odpychamy się i nawalamy sikierą. Innej opcji nie ma. Innej opcji nie ma. Ciach. Ciach. Lewa, prawa. Prawa, znowu. Ale flaki je rozwaliły. Okej. Okay. Tu już jest po fali. Nic mi chyba nie zostaje jak leczyć się. A będę się leczył, bo mam mało HP. Okej, okay, idziemy dalej. Alex dalej jest bezczynnym. To tak w zasadzie ja sam przechodzę dalej tą kampanię na poziomie ekspert. Niestety on jeszcze nie przyszedł na serwer. Znaczy on jest na serwerze, ale zrobi sobie przerwę. Pewnie gdzieś poszedł. Okej, okay, mamy AK-47. I będziemy sobie szli dalej. Już największa fala za nami. Ale widzę, że chyba coś tu leci. Jest benzyna. Kurde, ale by się przydał pipe bomb. Okropnie by się przydał nam. No, zabij go. Słyszę smokera. Gdzieś tu jest. O, charger biegnie. Aj, wiedziałem, że mi weźmie tą ręką. Okej, okay, Alex wrócił na serwa. Widzę, już nie jest bezczynnym. Tylko co z tego, że ja większość kampanii przeszedłem sam, bez jego pomocy. Tylko grałem z botami, bo wiecie, jak idzie... Jak jest bezczynnym, to po prostu gra za was bot, no nie? Ale tu już jest res, jesteśmy naprawdę niedaleko respa. O, Alek dopuścił grę, pewnie, uciekaj. Ale tak pewnie ten ostatni rozdział, ratunek, będę musiał zmienić sobie na zaawansowanym, bo on jest bardzo trudny. Nie wiem, czy dałbym radę. Kurde, Jackie mi skoczył na ryj. No zabijcie go. Biorę adrenalinę. Kurde, no przejechał mi ręką. Podnoście mnie, bo tu już jest res. I jak mówiłem, będę musiał chyba sobie zmienić na poziom zaawansowany ten ostatni rozdział, bo nie dam rady na pewno na ekspercie przejść z botami tego, bo tam będą dwa tanki pod koniec, jak będziemy się bronić i no. Okej, okay, jesteśmy już na respie. Udało nam się zakończyć trzeci rozdział. No, pochodźcie, wchodźcie. Okej, okay, udało nam się ukończyć. No dobra, okej, okay. Zapraszam was na ostatni rozdział z kampanii Bagiennej Gorączki. Będzie to plantacja. Z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia w plantacji.